No dzień dobry Krzysztof jeszcze raz. A dzień dobry jeszcze raz. Rodzina się powiększyła? No. O, jest w końcu. Mały to mały, ale urośnie, bo jedzenia tu sporo. Jeszcze te mamy, jak one? To było większego. Neonki czy jak one się nazywają? Rojala. A po co urośnie? Wiesz ile tu żarcia on ma? O jest to dziadu. On tu będzie miał co jeść. 4 neonki i glonojada kupiłem. A neonki to ładnie, Krzysiek, one wyglądają, wiesz? No. Neonki to ładnie wyglądają. No. Na razie takie niepewne nowego miejsca, no. Na tebelcach. Tak, tak, tak. O, i będę sobie pływać. Krzysiek będzie miał weselej. Jest glonojad. Już. Do żarcia się dorwał. No muszę dowiedzieć się jaka to ulica, kurwa. Wiesz. Która? Ta wiesz... Kołątaja. Kołątaja. A ile? A ja nie wiem. To w takim bloku jakby. W pawilonach. Muszę pojechać ja zobaczyć. Rybki? No. A to po co? Już wystarczy. Nie. Ja muszę tam pójść. A to na piętro trzeba wchodzić? Nie, od razu z ulicy się wchodzi, z chodnika. A, no to dla mnie dobrze tu jechać. Spałeś czy nie? A mówiłem nie dzwoń, to wydzwaniałaś. Nie. No, pokazać ci ile razy? Raz tylko. No, raz? Zaraz ci pokażę ile razy dzwoniłeś. To nie ja. Ja tylko raz zadzwoniłem. Bo ja chciałem powiedzieć, żebym mortadeli kupił. No to kupiłem mortadeli. No. Ile? Zobacz ile. Patrz, widzisz go, no jada teraz na tej szybie? Patrz, już tutaj wchodzi, zaraz zobaczysz. O ile mortadeli. Chleb masz chyba, nie? Masz. O. Patrz, glonojad już na szybie tu siedział. Co? Glonojad na szybie tu siedział. O, gdzieś uciekł. O, jest tutaj, o. Urośnie, bo tu dużo pożywienia u ciebie. O. On dynię je? Glonojad? Mortadela. No tak, tak jak ty. 2 glonojady. A, norka oglądasz, tak? No. Norka oglądasz? No. O, także rączka dobrze, tak? Mogę pokazać ci rączkę? Tak, dla ludzi? Jaką masz rączkę? Przyczepiono. Wygodniej dla Krzyśka stawać. Będzie. No, taka masywna dosyć. O, można złożyć. Także tak to wygląda. Oj, oj, oj. A gorąco? Masakra. U ciebie w domu chłodno, dobrze. A hejłem? O. A hejłem. A, napisał jakiś gościu. Zaraz ja zatrzymam, ci przeczytam, dobra? Mhm. Dobra, to na chwilę zatrzymam. Tutaj człowiek zaoferował winogronka. I może przywieźć, środa, czwartek. Także jest numer telefonu, dzwonimy. On prędko się rozwija. Winogron? On czarny. No tam taki. No a człowiek chce ci zielony dać. 3-5. A na drugiego taki? Czy mama tata żyła? Taki, musiałem robić sztalugę, wiesz, metalową. Tam sztaluga stoi. Halo? Halo? Dzień dobry panu. Dzień dobry. Proszę pana, u mnie Jarek jest. i powiedział, że pan do jego dzwonił, ma pan zielony winogron. Nie, to jakaś pomyłka, zły numer pan ma. Pięć. Nie podawaj, czekaj, ja sprawdzę jeszcze raz. Dobra, bo film będzie cięty, bo numer telefonu musieliśmy sprawdzić. Jednak to nie ten numer telefonu, człowiek nic nie wiedział, tak? No, ktoś w chuja zrobił, jak zwykle. No, tak to właśnie jest. Smacznego, panie Krzysztofie. Dziękuję. Zaraz do organicznych. Może chleba weź. Kiedy zawalamy dziurę? Możecie dzisiaj. Trzeba zawalić to, nie? Zaraz do organicznych. Trzeba zawalić? Jak chcecie. No a co, chcesz, żeby dziura była? Żeby ktoś się walił? Chcecie mnie pochować? Chowajcie. No to przygotuj się. O której ceremonia? O której chcecie? No o której ty chcesz? Mogę dzisiaj w łeb i... A po co w łeb? A po co w łeb? Do wora. O, mówiłeś, do wora. No. Przecież. Czerwonego, tego. I do jamy. I do jamy, tak? No. Nie, żarty żartami, ale trzeba to zawalić, Krzysiek, tak czy siak. To zaraz do organicznego. No zaraz ja napiszę, bo może w pracy, no. Może przyjedzie później, to zawali. Co, dobra ta martydelka? Tak? No. Ja ją od maleńkiego lubię. Z firmy jakiej to? Bo to kupiłem w innym sklepie. Swojscy jakoś tak. Groszek. To Groszek to sklep Groszek. A patrz, żeby to się nie wysypało, bo to kurwa jest bardzo, bardzo dużo tego. Całą pół pały wziąłem, takiej wielkiej. No. Ja od takiego maleńkiego. Markowie jeszcze jeden. Martodel? A może chleb? A czemu ty bez chleba jesz? Powodzi się, tak? No właśnie. A to nie grzech? O patrz, jak glonojad chodzi po tym, po szybie. Widzisz glonojada? Teraz na szybie? O tu, o tu. A, no. No i on właśnie wcina te takie glony, żeby zielono nie było. On w tydzień czasu tu będzie kurwa pół metra miał. Tyle jedzenia tu. No, także rybki pływają, neonki zawsze się razem trzymają, z tego co pamiętam. Także winogron nie będzie. Ty, a ryby srają? No a jak? No jak jedzą, to i srają chyba to, czy nie? A ten już zobacz, o, już do samiczki. Ten to dobry jebaka. No ten na górze tam się podleca. Już go nie zaraz jebać. Aha. A ty będziesz patrzeć, nie grzech? Tu przy obrazach, tak? O, i drugi już. Poczułaś będzie ją. We dwóch wezmą jedną. Ha? We dwóch jedną. No. O, zawsze weselej, co? W tym akwarium. Więcej rybek. One w nocy będą posuwać ją. A w dzień co, nie wolno? Światło zaraz gaszę, pójdę i będzie się działo tu, a ty będziesz podglądał. No. O, dobra. A napojnie kupiłeś. A kur! Zapomniałem. Dobra, masz wody tyle. Starczy ci wody, jutro ci napój przywiozę. No. Pojadę jak Krzysiek, bo do roboty. Jeść masz co, pić masz co. A co? Do roboty? Na noc? Nie, nie na noc, na popołudnie. Tak? Na popołudnie. Umyć się. Jedziesz? Co? O której? O której jadę? Dziś o 14:00. Jeszcze coś zjeść. Która godzina już w ogóle? 25 po 12. No, to trzeba się zbierać mi. Co? Trzeba się zbierać mi, Krzysiek. Masz co jeść, masz co pić. Idę do... toaletki. No to ty idź do toaletki, a ja już pójdę i tam zamknę. Teraz masz wygodę, panie, co? Ale tą deskę zamówię ci dzisiaj. A? Deskę zamówię nową. Dobra? Taką wolno opadającą. Może być? Wiesz, o co chodzi wolno opadająca? Że jak zamkniesz, to ona pomalutku się zamyka. Dobra? Wysokuj ci, żeby stała. No to ona stać będzie, no. Ale jakbyś chciał położyć, to nie tak, że chlap, ona chlapnie, rozumiesz? Tylko pomalutku będzie opadać sobie. Panie Majesz? Panie Maju. No i gitara. Dobra, idę. To ja też idę. To do widzenia. Do widzenia. Do widzenia.